Cześć, witam serdecznie w kolejnym nagraniu. No i dzisiaj oczywiście w związku z tym, że mamy koniec roku, no to temat podsumowań. Właśnie, podsumowań. Myślę sobie, że często w naszej kulturze jest tak, że gnamy do przodu, chcemy szybko, 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 więcej, szybciej, mocniej, wyżej. I często zapominamy, żeby usiąść na tyłku i zajrzeć w tył, popatrzeć, przez co ja przeszłam, co się we mnie zadziało w ciągu ostatniego roku, jaką podróż wewnętrzną czy zewnętrzną przeżyłam. Okay? Myślę, że to też jest związane z tym, że wielu z nas było wychowywane w taki sposób, że można jeszcze lepiej, tak? Czemu się jeszcze bardziej nie przyłożyłaś? Czemu Kasia ma piątkę, a ty masz czwórkę? I jest w nas gdzieś wpisane takie właśnie dążenie do tej doskonałości, wyszukiwanie w sobie tych braków. Właściwie to my ciągle widzimy te braki, a właśnie nie widzimy tego, jaką podróż przeszliśmy. I ja pamiętam, jak pakowaliśmy się do Kostaryki w tym roku i przeglądałam moje stare, sprzed kilku lat pamiętniki z początku tej mojej drogi do samej siebie. I czytając je, mogłam uwierzyć, jakie pytania tam zadawałam, jakie rzeczy mnie trapiły, z czym sobie nie radziłam. No bo po iluś latach czytając to, zdałam sobie sprawę, Boże, no byłam w totalnym zakłopotaniu, w totalnym takim jakimś dołku i tego nie widziałam. I dopiero czytając to, zdałam sobie sprawę, ale ja już tam nie jestem, ja jestem dzisiaj inną osobą. Dlatego zachęcam Ciebie bardzo do tego, żeby właśnie zrobić sobie taki bilans, znaleźć sobie chwilkę czasu, czy to w związku z tym, że jest koniec roku, czy to w związku z tym, że kończy się jakiś etap w życiu. Co jakiś czas zrobić sobie takie małe podsumowanie, taki mały bilans, zobaczyć, co ja przeżyłem przez ostatnie, nie wiem, tygodnie, miesiące. Bo my często też mamy takie poczucie, że ojejku, tyle błędów, a mogłam zrobić tak, a mogłam zrobić tak, a czemu nie podjęłam takiej innej decyzji? To wszystko nas uczy, wszystko nas gdzieś prowadzi. To też tak się wiąże z taką metaforą, którą ja często przytaczam, że życie to jest jak taki GPS. I my w GPS-ie, jak chcemy gdzieś dojechać, to musimy najpierw wpisać, gdzie my jesteśmy, a potem nadać kierunek, tak? Powiedzieć tą destynację, że chcesz dojechać tu i tu. Tylko że GPS nie prowadzi nas tak po prostu prosto, tylko właśnie nastawiamy sobie, gdzie jesteśmy, gdzie chcemy dojechać i później on nam mówi, tak? Skręć w prawo, skręć w lewo, na następnym rondzie, nie wiem, zawróć, wyjedź trzecim zjazdem. I wydawałoby się, to nie ma sensu, przecież logiczne jest, żeby jechać do przodu. Czemu ja mam pojechać w bok? No, ale właśnie życie tak prowadzi. Ja nie wiedziałam na przykład, że będę musiała sobie bokiem wskoczyć do Kostaryki, żeby wrócić do Polski. A pamiętam, jak kilka lat temu pytałam samą siebie, Boga, życie, czy mam wrócić do Polski, co ja mam zrobić? I wtedy pojawił się pomysł z Kostaryką. I dzisiaj zaczynam odkrywać i rozumieć coraz bardziej dlaczego. Także fajnie jest czasem usiąść i taki bilans sobie zrobić, dlatego że naprawdę w naszej kulturze my ciągle przemy do przodu, ciągle możemy było zrobić wszystko lepiej, szybciej, mądrzej i często bijemy się samych siebie po rękach, że popełniliśmy jakieś błędy. Każde błędy nas uczą, każde błędy nas wzrastają. Jest taka jeszcze jedna kwestia związana z podsumowaniem, coś czego ja wcześniej nie doceniałam. To jest to, że właśnie kiedy siadamy na tyłku, kiedy sobie samym pokazujemy, przeszłam to, przeszłam tamto, dałam radę, pojawia się też takie poczucie, że to, co się dzieje w naszym życiu, nas nie zabija i wręcz zaczynamy odczuwać taką wdzięczność za pewne doświadczenia, dlatego że one nas wzmocniły. Dlatego że dzisiaj właśnie jesteśmy inną osobą, jesteśmy kimś innym. Inaczej w tym świecie jesteśmy, działamy. A wdzięczność jest niesamowitą, jakby to powiedzieć, no taką energią, która przyciąga zupełnie inne rzeczy do naszego życia. Dlatego, że kiedy właśnie odczuwasz więcej wdzięczności, to więcej rzeczy, za które jesteś wdzięczna, przyciągasz. I pamiętam, jak kiedy z moją przyjaciółką zrobiłyśmy sobie takie 30-dniowe, codzienne wysyłanie maili do siebie nawzajem właśnie, za co jesteśmy wdzięczni. Trzy rzeczy sobie wpisywałyśmy. I faktycznie to było niesamowite ćwiczenie. Dlatego, że raz, że zaczęło nas, wyuczyło w nas coś takiego, żeby zauważać te drobne rzeczy w naszym życiu, które normalnie przeoczamy. My tak strasznie wiele rzeczy przeoczamy, bo właśnie chcemy iść do przodu, bo właśnie jeszcze to muszę zrobić, jeszcze to muszę naprawić,
jeszcze to trzeba zrobić inaczej. Natomiast wdzięczność nas troszeczkę tak stopuje, ale tak w pozytywnym sensie i pokazuje, popatrz, zrobiłeś to, masz to, żyjesz tak, a tak. I to mogą być drobne rzeczy, drobinki, proste rzeczy. Dobrze, bardzo często nam się wydaje, że nie wiadomo, jakie rzeczy muszą się wydarzyć w naszym życiu, żeby ono miało sens. Ja coraz bardziej odkrywam, że im bardziej człowiek przestaje wybiegać, uciekać od samego siebie, to te zwykłe chwile, codzienne zwykłe chwile stają się taką naprawdę świętością, celebracją tego życia. I kiedy się w tej celebracji życia właśnie pojawiają trudne momenty i chcemy od nich uciec, albo siebie karcimy, że zachowaliśmy się jeszcze nie tak, jak trzeba, to jest znak, żeby znowu właśnie na ten moment, na tą chwilę do siebie wrócić i się zatrzymać. Nie? Także dawajcie sobie ten czas na to podsumowanie. Przyjrzyjcie sobie ten ostatni rok. Jaki on był? Co się zadziało? Gdzie byłam? Z jakimi ludźmi? Co się we mnie zadziewało? Ja bardzo lubię na przykład zapisywać wiele rzeczy. Czasami sobie robię coś takiego, że co jakiś czas sobie czyszczę skrzynkę mailową i trafiam na stare maile i widzę, co w nich pisałam i do kogo. I widzę na przykład, jak po iluś miesiącach to moje podejście do jakiejś sprawy, do jakiejś kwestii jest zupełnie inne. I wtedy widzę ten mój własny, wewnętrzny, nawet nie nazywam tego wzrost, bo to nie jest dla mnie wzrost, to jest bardziej takie bycie bliżej i bliżej i bliżej siebie, bez takiego właśnie uciekania w nie wiadomo co. Także też jest dobrze, kiedy takie rzeczy czytamy, właśnie siebie nie oceniać, tylko wręcz okazać sobie współczucie. Tak ja wtedy, kiedy sobie właśnie pakowaliśmy się do tej Kostaryki i przeglądałam stare pamiętniki i czytałam w nich te moje pytania i to moje zagubienie i Boże, o co w tym wszystkim w życiu chodzi, to nie oceniałam tego, tylko zobaczyłam właśnie, jak bardzo byłam zagubiona, jak bardzo nie potrafiłam na wiele rzeczy sobie samej odpowiedzieć. Wiele rzeczy robiłam z automatu, kompletnego automatu, nie mając w ogóle wpływu na moje myśli, na moje zachowania. Wszystko się po prostu działo. I to, co tam przebijało z tego pamiętników, to było to, że chciałam bardzo to zatrzymać. A dziś to podejście jest inne. Dziś ja nic nie chcę zatrzymywać, po prostu życie się toczy. Ale im bliżej jestem siebie, im bliżej jestem w danym momencie blisko siebie, w sensie takim, że nie uciekam od emocji, nie daję się ponieść myślą, to wtedy to zewnętrzne, to zachowanie jest zupełnie inne. Ale nie możemy siebie oceniać za to, że nie jesteśmy obecni czy świadomi 24 godziny na dobę, bo jesteśmy tylko ludźmi. I też, co jest ważne, współtworzymy z innymi ludźmi. I pamiętajcie, że inni będą widzieć Was w to, a co chcą widzieć. Inni będą was widzieć, też samych siebie. I my wiele rzeczy bierzemy do siebie bardzo, bardzo personalnie. I często się zdarza właśnie, jak osoby się zgłaszają na sesję, och, jeszcze muszę to i to przerobić, bo jeszcze to i to usłyszałam i tak dalej. Ja wtedy zadaję proste pytanie. Ale czy to należy do ciebie? Czy to jest twoje, czy to jest tej osoby? No. I prawda jest taka, że jeśli masz w sobie reakcję, bo ktoś coś do ciebie powiedział, tak, to jest twoja reakcja i z tym trzeba pobyć. Ale to, co ta osoba myśli na twój temat, to jest jej pogląd. I pytanie, weźmiesz to do siebie? Czy zajmiesz się po prostu tą swoją reakcją, tą swoją emocją, która w tym momencie się zadziała? Bo ona jest w tobie, ona coś w tobie pobudziła. Ale nie do końca to, co ta druga osoba mówi, musisz się z tym identyfikować. To może być po prostu jej własna ocena samej siebie, czy samego siebie. Także to by było chyba tyle w tym temacie takiego podsumowywania, żeby o tym pamiętać, żeby od czasu do czasu się zatrzymać i naprawdę się w siebie wsłuchać i popatrzeć do tyłu, rok do tyłu, 5 lat do tyłu, 10 lat do tyłu i przestać ciągle stać z tym bacikiem nad sobą, tak? Że jeszcze muszę to, że jeszcze muszę robić tamto. Ja pamiętam, jak na początku mojej podróży miałam listy wypisane, przekonań, które ja muszę uwolnić, zmienić, żeby moje życie się zmieniło.
I co zrobiłam? Przeniosłam z mojego starego życia ten właśnie pęd do doskonałości, do perfekcjonizmu, na to moją podróż do samej siebie. A podróż do samego siebie to nie jest gonitwa, to nie jest maraton, to nie jest drabina, po której trzeba się wspinać. Tak naprawdę odkrywam coraz bardziej, że powrót do siebie to jest po prostu doświadczanie siebie, doświadczanie życia. I fajnie czasem usiąść i pomarzyć o tym, co może być, i fajnie czasem usiąść i popatrzeć, gdzie byłam, jaką drogę przeszłam, powspominać. Dlatego, że wtedy pięknie nam to życie się tak pokazuje. No i ma w sobie dużo skarbów, ma w sobie dużo takiej właśnie fajnej historii. Nie uciekajmy od historii. Historia ma w sobie bardzo dużo mądrości. Historia ma w sobie bardzo dużo rzeczy, z których my możemy skorzystać właśnie na przyszłość. Tak jak drzewo. Drzewo nie urośnie bez korzeni i nie urośnie, jeśli się nie będzie piło w górę. Ten proces zachodzi jednocześnie. Korzenie rosną w dół, a korona pnie się do góry. A w tym wszystkim to drzewo jest takie właśnie dzisiaj, tu i teraz obecne. Ale gdyby nie te silne korzenie, to co się dzisiaj dzieje, mogłoby je przewrócić. Wiatr by zawiał i tyle by było z drzewa, nie? Nie będę już przedłużać. Myślę, że to, co miałam powiedzieć o podsumowaniu, to powiedziałam. Także dawajmy sobie czas na ten bilans, na podsumowanie, na zajrzenie, a nie tylko ciągle parcie do przodu i co ja jeszcze muszę zrobić, jak i co ja muszę zmienić. Pozwólmy sobie na chwilę oddechu i docenienia tego właśnie, gdzie jesteśmy teraz i przez co przeszliśmy. Jakie rany odnieśliśmy, jakie blizny na sobie nosimy. Uszanujmy je, to jest ważne, to jest naprawdę ważne. To nas też buduje od środka. Pozdrawiam Was bardzo ciepło. Do świeżego roku.